Dzień dobry. Gwajdunderlim safir Lermis Pomerania, Wojwoda le Ozerki Jonetimi w Gdańsk, Gdynia, Wysopot, Szechir Lenin, Iżbili Lje Kurlan, Asyada Pomerania, Derneinin Duzen Lady Bugunku, Turki Lamak. To plan tyśnda i cienkie. Chosgeldiniz demekistiorum. istiorum. To plan tym jest we Konusze jakol mamy za ramen. Bugunburada, Turkczyninde, Duyula Dżak, Olma Sindan, Memnuniyet Duyorum. Etkin Limis, e, Pomerania Wojwodale i Baszkiny by Mieczysław Struk, We Asiadaki Pomerania Derne i Baszkany by e, Stanisław Szultka, Tarafindan, Birazdan, Resmi Olarak, Acil Ajak. Katildynis i Cinteszekura Dior i Gunler Diliorum. Zapraszam pana marszałka Mieczysława Struka. Dzień dobry, dzień dobry witam serdecznie. Po, po tym, jak państwo usłyszeliście w języku tureckim, kilka zdań. W tej chwili przejdziemy na język, na język polski. Ja chciałbym serdecznie przywitać państwa konsuli honorowych, członków Stowarzyszenia Pomorskie w Azji. Prelegentów i, i gości podczas dzisiejszego seminarium gospodarczego pod tytułem Zrozumieć Turcję. Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się na kolejnym z cyklu seminariów seminarium gospodarczym organizowane w ramach działalności Stowarzyszenia Pomorskie w Azji. Poprzednie seminaria dotyczące m.in. Chin, Wietnamu, Japonii, Indonezji, a ostatnio także Indii i Bangladeszu cieszyły się naprawdę dużym zainteresowaniem. Ja także liczę dzisiaj na dobrą dyskusję i mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie też będzie owocne. Jako województwo ciągle poszukujemy nowych możliwości we współpracy gospodarczej, naukowej, kulturalnej czy turystycznej. Do tej pory na ogół Polakom Turcja kojarzy się ze świetnym, świetną destynacją turystyczną. Wielu z nas jeździ właśnie do Stambułu, Antalii. No, czasami jak ja, kiedyś nawet na Narty, w góry Erzurum. Więc jest to na pewno niezwykle ciekawy kraj pod względem turystycznym i ze względu na swoją bogatą historię wielkie dziedzictwo kulturowe, ale także warunki, warunki turystyczne. Ale nas interesują również inne aspekty współpracy, te, które dotyczą kwestii gospodarczych, naukowych czy też kulturalnych. Dlatego dziś skoncentrujemy się właśnie na Turcji. Jeśli chcemy skutecznie współpracować, musimy poznać specyfikę danego kraju, wynikającą z historii, tradycji, kultury. I właśnie dziś spróbujemy zrozumieć Turcję. Bardzo się cieszę, że udało nam się zaprosić tak interesujących i znających dobrze ten kraj, Prelegentów. My oczywiście nagrywamy dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie. Bardzo byśmy chcieli, żeby treści tego spotkania, ewentualne wnioski, dyskusja były też znane wszystkim osobom z terenu Województwa Polskiego zainteresowanym Turcją, ale w szczególności też biznesem Województwa Pomorskiego. Porozmawiamy o poszukiwaniu nowych form współpracy pomiędzy Polską i Turcją, a także o tym, co robić, a czego nie, by odnieść sukces w Turcji? Dowiemy się, jak poprawnie budować relacje we współpracy biznesowej, a także jakie są kluczowe wyzwania prawne w biznesie z Turcją. Praktycznie, praktyczne podpowiedzi dla polskich przedsiębiorców prosto z Turcji przekaże nam Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Stambule, a o swojej działalności i ofercie opowiedzą nam także przedstawiciele Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej, oraz stowarzyszenia Kultury i współpracy polsko-tureckiej Turkpol. Spotkanie dzisiaj zakończymy także debatą Turcja, Polska, Polska Turcja, w której poruszymy tematy doświadczeń związanych ze współpracą między naszymi krajami zarówno z perspektywy firm, jak i uczelni wyższych. Proszę Państwa, Turcja to kraj prawie trzy razy większy od Polski, leżący na styku dwóch kontynentów Europy i Azji. Część europejska stanowi 3% tylko powierzchni kraju, a pozostałe 97% zajmuje półwysep Azji Mniejszej. Kraje jest zamieszkiwane przez blisko 85 milionów mieszkańców. Trzy największe miasta w Turcji to Stambuł, Ankara, która jest stolicą kraju, oraz Izmir. W samym Stambule mieszka ponad 15 milionów osób. Dla porównania największe miasto w Polsce, Warszawę, zamieszkuje 1,860 860 tysięcy yy, yy, mieszkańców. A całe nasze województwo pomorskie zamieszkuje obecnie 2 miliony, ponad 2 miliony 300 tysięcy mieszkańców. W roku akademickim 2022-2023 liczba studentów zagranicznych po raz pierwszy przekroczyła barierę 100 tysięcy. Studiowało ich w Polsce ponad 105 tysięcy ze 179 krajów. Jak wynika z raportu studenci zagraniczni w Polsce 2023, wysoka jakość kształcenia przyciąga na polskie uczelnie studentów także z Turcji, którzy zajmują trzecią pozycję wśród studiujących w Polsce obcokrajowców, zaraz po studentach z Ukrainy i Białorusi. O doświadczeniach związanych z przyciąganiem i obsługą studentów zagranicznych. Przyjeżdżającej do nas z Turcji, porozmawiamy dzisiaj także podczas debaty, zarówno z perspektywy uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Jak powiedziałem, wcześniej relacja z dzisiejszego spotkania będzie dla Państwa dostępna na kanale YouTube oraz na naszej stronie Gospodarka gospodarkapomorskie.eu. Jak widzą Państwo z programu, poruszymy dzisiaj wiele istotnych dla przedsiębiorców kwestii. Mam nadzieję, że uda nam się wyjaśnić różne wątpliwości i odpowiedzieć na Państwa pytania. Do udziału w dzisiejszym seminarium zaprosiliśmy najbardziej kompetentnych i znających temat prelegentów. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję, a serdecznie pozdrawiam konsula, który jest tutaj wśród, wśród nas i z którym się łączą mnie przyjazne stosunki już od wielu, wielu, wielu lat. Proszę więc Państwa o wykorzystanie ich do maksimum. Właśnie te wszystkie osoby, które dzisiaj znają lepiej Turcję niż my, Zarówno podczas prezentacji, jak i sesji pytań i odpowiedzi, ale także podczas lunchu, kiedy możemy poruszyć bardziej indywidualne tematy i konkretne potrzeby państwa firm. Wszystkim państwu życzę udanych, owocnych rozmów i dyskusji a w dalszej perspektywie, oczywiście sukcesów na dużym i perspektywicznym rynku tureckim. Tak, na, na marginesie muszę to powiedzieć, że niedawno miałem spotkanie z ważną postacią, która reprezentowała Turkish Airlines. I prowadzimy także rozmowy na temat uruchomienia potencjalnej komunikacji lotniczej pomiędzy Gdańskiem i którymś, któryś z destynacji tureckich. Mam nadzieję, że nam uda się doprowadzić do zmian w konkretnej umowie pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i, i Turcją, bo bez tej umowy, bez zmiany tej umowy trudno jest sobie wyobrazić uruchomienie takiego transportu. Ale możemy sobie też wyobrazić taką sytuację, jaka się dzisiaj dzieje. Na południu naszego kraju, kiedy ze Stambułu przylatuje sporo ileś samolotów do Krakowa, dla przykładu, nie tylko do Warszawy, ale do Krakowa, i w związku z tym pojawia się coraz więcej turystów, także biznesmenów, także studentów, którzy chcą odwiedzić Polskę, którzy chcą odwiedzić Kraków, odwiedzić Zakopane i rzeczywiście tego typu kooperacja jest jak najbardziej potrzebna. Ja życzę i sobie, ale także Państwu, żeby te relacje z Turcją były coraz, coraz silniejsze. Jeszcze raz dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Ja pozwolę sobie krótko dwa zdania jako też przewodniczący Stowarzyszenia Pomorskie w Azji. To stowarzyszenie zostało już kilka lat temu, w jakimś sensie funkcjonuje. Gdzieś tam zaczęliśmy dostrzegać wzrost znaczenia Azji w sensie gospodarczym, kulturowym, ale też relacyjnym i powstała idea, żeby budować relacje, jakby też silniejsze relacje z tą częścią świata. Takim pierwszym krokiem oczywiście jest, żeby zbudować raz, żeby nawiązać relacje jest, żeby zrozumieć jakby z kim, się, z kim się potencjalnie chciałby współpracować. I tak narodziła się idea seminariów, zrozumieć właśnie tutaj to, co pan marszałek jakby też mówi, kolejne kraje. Dzisiaj rozmawiamy o Turcji. I rzeczywiście my patrzymy na te różne perspektywy i gospodarczą z punktu widzenia biznesu i edukacyjną. Tutaj właśnie już rozmawialiśmy też w kuluarach o to, jak rośnie jak liczba studentów, te wymiany. To jest potrzebne z jednej strony oczywiście też, żeby kształcić jakby ludzi, ale tak naprawdę długookresowo to jest jeden z najlepszych form budowy relacji pomiędzy jakby różnymi Krajami. No i nie zapominajmy jakby o takim obszarze bardziej może przyjemnym relaksu już, czyli te wizyty jakby turystyczne, które również stają się coraz ważniejszym, ważniejszym częścią jakby też biznesu. Rzeczywiście dzisiaj nie będę tutaj przedłużał, będę miał przyjemność poprowadzić też debatę na koniec dzisiejszego spotkania tam, gdzie też będziemy się dzielić takimi Praktycznymi już jakby doświadczeniami z, z relacji, z komercjalizacji, z wchodzenia, czy też jakby z handlowania jakby z, z przedstawicielami biznesu, jakby z Turcji. I na koniec, jakby to, co też oprócz samej dawki wiedzy, informacji, to, co jest istotne, to, co przyświeca gdzieś organizacji, jakby tego typu spotkań, seminariów, jest to, żebyśmy nawiązywali jakby kontakty ci, którzy są potencjalnie zainteresowani, ci, którzy mają doświadczenia, bądź też z naszymi tutaj kolegami, przyjaciółmi mam nadzieję z Turcji, którzy też są zainteresowani tym relacją, budowaniem takich relacji. Także serdecznie zapraszam do też tego nieformalnego networkingowania i rozwijania relacji. Bardzo dziękuję. I teraz kolejny już jakby punkt taki stricte merytoryczny, stricte wprowadzający nas w taką trochę można powiedzieć też szerszą geopolityczną jakby perspektywę. Chciałbym zaprosić pana Karola Wasilewskiego z CF The Futures Literacy Company i też współzałożyciel Instytutu Badań nad Turcją, a także autora książki Turecki sen o potędze Neosamizm w polityce zagranicznej Republiki Turcji. Z takim wykładem Polska i Turcja w świecie niepewności, w poszukiwaniu nowych formów współpracy. Bardzo serdecznie zapraszam, panie Karolu. Drodzy Państwo, zostałem poproszony o zrobienie takiego wykładu wprowadzającego, wykładu takiego, no powiedzmy, ze skali makro, oceniającego tego, co dzieje się w Turcji, w zasadzie, co dzieje się na świecie i co Turcja na ten temat sądzi. I chciałem powiedzieć, że bardzo mi się to podoba i docenić tutaj Państwa ze stowarzyszenia, że mieliście taki pomysł, żeby zacząć od poziomu makro, a potem to wszystko, tę całą porcję wiedzy, upakować w taki powiedziałbym lejek. Tak? To znaczy przechodzimy na coraz bardziej konkretniejsze przykłady, które mają się przyczynić do tego, że i lepiej zrozumiemy Turcję i będziemy wiedzieli, jak tę wiedzę zoperacjonalizować. Dobrze. Zacznę od tego, co w ogóle oznacza ten świat niepewności, bo w zasadzie każdy pewnie z Państwa wie, że żyjemy w rzeczywistości, która się zmienia. E, ja lubię w uproszczony sposób mówić o trzech takich komponentach tej zmiany na świecie e, zmian w porządku międzynarodowym. Najczęściej mówi się o tym, że powstaje świat wielobiegunowy, świat, który będzie miał Wiele centrów, nie tylko te potężne Stany Zjednoczone, które przewodzą wszystkim państwom na świecie, jak przyzwyczailiśmy się zwłaszcza po latach 90. Mówi się również o porządku dwubiegunowym, jakiejś takiej restytucji tego, co znamy i czasem mam wrażenie, że lubimy pod nazwą zimnej wojny, ponieważ tak często tym szafujemy, że mam wrażenie, że jesteśmy do tego przywiązani. Ta nowa zimna wojna miałaby przebiegać wokół e, innych linii podziału. Wokół Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej, wokół innych kategorii, ważne jest, żebyśmy zapamiętali, że jest to jeden z elementów zmian. Zmiany w porządku gospodarczym, które podzieliłem na cztery elementy, również zakładam doskonale Państwu znane. Nowy klimat, chodzi oczywiście o zmiany klimatu. Nową energię, chodzi oczywiście o sposoby pozyskiwania energii, które również radykalnie się zmienią. Chodzi o nowy przemysł, coś, czego doświadczamy. W Europie i ze znakiem zapytania nowe łańcuchy dostaw. Otóż wiecie Państwo, że przynajmniej od początku pandemii bardzo popularne jest hasło, które mówi o tym, że musimy skracać łańcuchy dostaw, bo pandemia nam pokazała, że jeśli coś w łańcuchach dostaw jest za daleko, to znaczy, że jest to do zasady niebezpiecznie, wulgarnie to upraszczając. I są wreszcie nasze wspólne kryzysy, wspólne z którymi zmagamy się z Turcją. Bo oddziałują i na Polskę, i oddziałują na Turcję. Pierwszy to kryzys integracji europejskiej, która no dokąd zmierza? Dokąd? No, przekonamy się niebawem, zwłaszcza po wyborach. Ale drugi kryzys, który jest szczególnie dotkliwy dla Turcji i który też nieco utrudnia naszą wspólną egzystencję, bo był takim przedmiotem porozumienia choćby między Polską a Turcją, to kryzys negocjacji akcesyjnych. Być może zdążyliście Państwo zapomnieć, bo w zasadzie od dawna się o tym nie mówi, ale Turcja jest w dalszym ciągu państwem kandydującym do Unii Europejskiej. Od 2005 roku trwają negocjacje oficjalnie. Te negocjacje nie posuwają się do przodu. I teraz z tego, co dzieje się na świecie, przejdźmy do tego, co myśli o tym Turcja. Co można dowiedzieć się na temat tych zmian na świecie z tureckiej perspektywy? Po pierwsze, Turcja uważa, że zmiany w porządku międzynarodowym, no powiedzmy sobie dla upraszczenia to słabnięcie Stanów Zjednoczonych. Ta rekonfiguracja jest sprzyjająca potencjalnie Turcji, że Turcja mogłaby być w przyszłym porządku międzynarodowym jednym z jego centrów. To tak trochę dziwnie brzmi w praktyce oznacza to, że Turcja ma aspirację, żeby być jednym z najważniejszych państw na świecie. Turcja oczywiście przechodzi również swoją zmianę, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, politykę energetyczną i zakłada, że będzie neutralna do 2053 roku. Ma również pomysły pojawiające się co chwilę na te kwestie gospodarcze. Takie dwa bardzo nośne pomysły w ostatnich latach, które pojawiły się w Turcji, były takie, że po tej rekonfiguracji, po skracaniu łańcuchów dostaw, Turcja mogłaby być albo Niemcami, wschodu, jest jeden z pomysłów, który pojawił się, mieliśmy okazję słyszeć z ust tureckich polityków, albo, że Turcja będzie nowymi Chinami. I dlaczego chciałbym, żebyście zwrócili Państwo na to uwagę? Bo zobaczcie, pojawia się zmiana, pojawia się idea, czyli pojawia się idea skracania łańcuchów dostaw. Turcy momentalnie podążają za tą ideą, starając się ją jakoś zoperacjonalizować. Starając się zastanowić, jak oni w tym nowym świecie mogą się zmienić, jak mogą się do niego dopasować i go współkształtować, żeby na tym skorzystało ich państwo. I wreszcie ostatni element dotyczący negocjacji akcesyjnych. Argument Turcji jest dość logiczny. I Turcy mówią do Unii Europejskiej: skoro otworzyliście negocjacje akcesyjne, to musicie je zamknąć. Turcji. I to jest całkiem naturalne. Nie podoba się perspektywa jakiegoś nieoficjalnego zamrożenia negocjacji akcesyjnych. Jakiegoś trwania w przedsionku. Jakichś innych form współpracy dopóki nie zamkniemy tematu, który zaczęliśmy. Ma to oczywiście względy prestiżowe. Eee, Turcja byłaby jedynym państwem w zasadzie, z którym negocjacje akcesyjne nie zostały zamknięte, skoro zostały otwarte. A poza tym pamiętajcie też, proszę Państwa, że dla Turcji droga do Unii Europejskiej to nie jest 2005 rok, tak naprawdę, tak? czyli moment, kiedy otwarto negocjacje akcesyjne. Dla Turcji droga do Unii Europejskiej tego, co wcześniej było Unią Europejską, to są tak naprawdę lata 60. Więc Turcy mają zupełnie inną perspektywę niż my, gdy mówimy o drodze Turcji do Unii Europejskiej i o tym, co wynika z przetrzymywania, że tak brzydko się wyrażę, przez Unię Europejską Turcji zamężarca. Dobrze. Co robi z tym Turcja? To jest kolejne pytanie, na które chciałbym Państwu odpowiedzieć. No dobrze, Turcja wychodzi z założenia, że skoro ten świat się zmienia, skoro nie wiemy, w jaką stronę zmierza, nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, czy będzie światem wielobiegunowym, czy będzie światem dwubiegunowym, to musimy prowadzić coś, co nazywa się 360-stopniową polityką zagraniczną. W prostszym ujęciu polega to na tym, że mówią Turcy, musimy utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi partnerami. I nie bardzo nas obchodzi, czy Wam się podoba to, że mamy na przykład dobre relacje z Rosją. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie utrzymywać jednocześnie dobrych relacji z Rosją i ze Stanami Zjednoczonymi. Ze Stanami Zjednoczonymi i z Chinami. Na tym ma polegać ta polityka, którą niektórzy nazywają też polityką balansowania. No dobrze, znowu świat się zmienia, zmienia się również gospodarcza, więc co robią Turcy? W ciągu ostatniego dwudziestolecia zwłaszcza niesamowicie rozbudowują swoją sieć dyplomatyczną, w, tej dyploma, w tym dyplomacji ekonomicznej. Turcja jest w tej chwili jednym z czołowych państw na świecie, jeśli chodzi o obecność dyplomatyczną, czyli placówek dyplomatycznych. Pewnie słyszeliście Państwo o sukcesach Turcji w Afryce, bo to jest chyba najbardziej znany taki case study rozbudowywania wpływów gospodarczych i politycznych przez państwo. Nowa energetyka, czyli w zasadzie coś, co wszystkie państwa na świecie kombinują, co z tym zrobić. Jest kwestia dywersyfikacji i partnerów, skąd pozyskiwać surowce. I jest oczywiście kwestia alternatywnych źródeł energii, czyli rozbudowa energii zielonej, jest kwestia budowy polityki wodorowej, jest kwestia budowy elektrowni jądrowych. Krótko mówiąc, i tej zmiany Turcy nie przespali. Inwestycje infrastrukturalne, jeśli ktoś z Państwa ma taką historię dłuższych pobytów w Turcji, to mógł zobaczyć, jak to Państwo się niesamowicie zmieniło w ciągu ostatnich, no i tutaj znowu możemy sobie postawić dwudziestolecia, trzydziestolecia, nawet w ciągu dziesięciolecia możemy zobaczyć, jak to Państwo się zmieniło. Taką czołową inwestycją, o której chciałem wspomnieć, jest lotnisko w Stambule, bo znowu Łączy to wszystko to, o czym państwo mówię. To znaczy Turcy stwierdzają, że świat się zmienia, przebranżawia się, przepraszam, zmienia się również gospodarczo. My mamy takie aspiracje, żeby skorzystać na tej zmianie, więc co możemy zrobić, żeby jakby realnie wesprzeć możliwość korzystania z tej zmiany? No zbudujmy sobie lotnisko w Stambule, które będzie jednym z hubów. I nie bardzo im przeszkadza... Przeszkadzają głosy, że to w sumie może nie jest do końca sensowne, że może powinniśmy to rozważyć, że może ono, to prawdopodobnie potwierdzi się w dłuższej perspektywie, ma fatalne skutki dla środowiska, tak? Po prostu przyjęli sobie założenie: świat się zmienia, zmienia się gospodarczo, budujemy lotnisko, które będzie jednym z hubów łączących świat zachodni no, ze światem wschodnim, znowu upraszczając. Turcy próbują również rozkręcić branże, które byśmy nazywali innowacyjnymi w tym momencie. Dwie takie, o których chyba najbardziej warto wspomnieć, bo są najbardziej spektakularne. No to są oczywiście powiązane ze sobą branże przemysłu zbrojeniowego i mógłbym powiedzieć, że w zasadzie raczkująca przemysłu kosmicznego, tak? Natomiast Turcy zdają sobie sprawę z tego, że ich model gospodarczy, rozwoju gospodarczego wyczerpuje się i szukają nowych sektorów, w których mogą zarabiać pieniądze. Przemysł zbrojeniowy stał się oczywiście perło w koronie, można powiedzieć, tureckiego przemysłu i tych nowych pomysłów. Stają się oczywiście em, em, przyciągać inwestorów zagranicznych. Em, w ostatnim dwudziestoleciu średnio wychodzi idea, żeby zachodnich inwestorów zastąpić inwestorami arabskimi. Niemniej w dalszym ciągu Turcy tego próbują. Próbują przynajmniej zwiększać te inwestycje zagraniczne z państw, no choćby nawet ościennych. Jeśli chodzi o Unię Europejską, w tym momencie Turcja ma dwa jasne postulaty. Pierwszy to jest modernizacja Unii Celnej, która funkcjonuje od między Turcją a Unią Europejską już od dłuższego czasu, która z wielu względów wymaga no, po prostu modernizacji. Chodzi o zmianę produktów, które miałyby podchodzić pod Unię Celną, ale chodzi również o zmianę mechanizmów decyzyjnych. No i oczywiście ruch bezwizowy bo argumentują Turcy całkiem słusznie, że jest to niemałym skandalem, gdy obywatele Turcji chcą się wybrać do Unii Europejskiej i muszą przechodzić przez, wierzcie mi, naprawdę karkołomne procedury. I teraz opowiedziałem wam taką trochę piękną historię państwa, które gdy pojawia się zmiana, podąża natychmiast za tą zmianą. Ma pomysły, realizuje te pomysły i ponieważ moglibyśmy o tym dyskutować w zasadzie Cały dzień. Chciałbym Wam tylko dodać na drugą nóżkę, że nie wszystko idzie tak dobrze, jak mogłoby się wydawać również z tej mojej prezentacji. E, choćby dlatego, że Turcja znajduje się w takim, no powiedzmy, przeciągniętym kryzysie gospodarczym. Doświadcza wielu problemów, z których dla Państwa z pewnością najbardziej znana jest inflacja, która w szczytowych momentach e, osiągała według niezależnych ośrodków 200%. Tak? Zmaga się z problemem e, e, Brain drain, o matko. Tłumacze pomogą? Drenażu mózgów, dziękuję. Gdzie dochodzimy do sytuacji, w której bardzo wielu młodych ludzi, ludzi dobrze wykształconych, ma ochotę Turcję opuścić, poza ludźmi, którzy liczą na pracę w sektorze zbrojeniowym. Krótko mówiąc, ten obrazek, piękny obrazek inwestycji, pomysłów. Podążania za tymi pomysłami, za tymi swoimi marzeniami o potędze, e, jest nieco wykraczony przez rzeczywistość, która nie jest taka słodka. Dobrze. Co my możemy z tym zrobić? Znowu, najpierw e, big picture, czyli bardziej Unia Europejska, świat zachodni. E, jak Państwo zapewne wiecie, Unia Europejska przeżywa czas reindustrializacji. Zresztą nie tylko Unia Europejska, przemysł jest co do zasady. Elementem powracającym również w świecie zachodnim, pojawia się idea, w zasadzie pojawia się szereg idei w zakresie zmian w przemyśle. Choćby tego, żeby skracać łańcuchy dostaw, tego się uczepmy. Moglibyśmy zadać sobie pytanie, czy Turcja, zgłaszając ten postulat, że mogłaby być państwem, w którym zachodnie firmy mogłyby lokować część swojej produkcji, czy rzeczywiście jest dobrym partnerem do czegoś takiego? Czy taka dyskusja w Unii Europejskiej jest? No, w tej chwili niespecjalnie. E, współpraca klimatyczna i współpraca energetyczna. To są dwie rzeczy, bez których e, tak naprawdę nie będzie współpracy Unii Europejskiej i Turcji no, w obecnych uwarunkowaniach prawnych. Tak? Jeśli nie znajdziemy sposobu na to, jak te rzeczy ułożyć, nie damy rady po prostu. E, mamy po prostu bardzo duże wyzwanie dla polityki handlowej i wymiany po prostu handlowej. Modernizacja Unii Celnej to jest taki kolejny element, który jest na rękę i Unii Europejskiej, i Turcji i który przyczyniłby się do tego, że te relacje handlowe wskoczyłyby na zupełnie inny poziom. E, przyciąganie talentów. Dlaczego mielibyśmy nie skorzystać z tego, że część tureckich talentów ma ochotę z Turcji wyjechać? E, inwestycje w Turcji. Ostatni element. E, Turcy mają, i tutaj zwłaszcza do Polski. Dużo. Użyję dużego słowa pretensji, ale to nie do końca są pretensje. Ale zostawmy to słowo: pretensji o niewykorzystany potencjał. Jakiś czas temu, w 2017 roku, prezydent Erdoğan był w Polsce i podczas wizyty w Polsce razem z, z prezydentem Dudą ogłosili chęć podwojenia polsko-tureckiej wymiany handlowej. Niewiele się w tym momencie na tym etapie zadziało i Turcy, powiedziałbym, że nie bez racji argumentują, że częściowo jest to winą tego, że Polska niezbyt intensywnie rozeznaje rynek turecki i że polscy inwestorzy niezbyt w Turcji chcą inwestować. Mówię częściowo, no bo oczywiście, sami Państwo wiecie, że kwestia inwestowania jest również kwestią bezpieczeństwa tych inwestycji, warunków, jakie panują w danym państwie. Turecka gospodarka w tym momencie nie jest gospodarką zbyt stabilną, co może część inwestorów odstręczać. Tak? Niemniej jednak, bardzo wyraźnie widać ten priorytet w działaniu y, Turcji w Polsce. Choćby nowy ambasador Turcji bardzo często akcentuje sprawy gospodarcze, no i to jest taki element, na którym moglibyśmy się skupić. Co ma do tego pomorskie? Bo nie byłbym sobą, gdybym jednak nie spróbował chociaż. Dotknąć tego tematu i zejść na poziom niżej. E, państwo też macie marzenia. E, miałem okazję dla województwa pomorskiego e, pracować nad strategią wodorową, choćby tak. Jest to wodorowe marzenie, które może przyczynić się do transformacji województwa pomorskiego w zupełnie inny region tak? atrakcyjniejszy dla przemysłu, atrakcyjniejszy dla biznesu. Czemu nie zrobić jakiejś wymiany doświadczeń wodorowych z Turcją, która jest na podobnym stadium rozwoju gospodarki wodorowej, e, chociaż już opublikowała swoją strategię? E, silne sektory IT i sektory innowacyjne na Pomorzu, to jest coś, czym Pomorze się e, szczyci. Przyciąganie talentów, jak nic mi tutaj pasuje. Silna turystyka, e, współpraca. Turcja jest jednym z najsilniejszych państw pod kątem turystycznym. Wymiana doświadczeń z Turcją myślę, że też byłaby dla województwa pomorskiego korzystna. No i oczywiście kwestia, która może być do pewnego stopnia interesująca, bo oczywiście my, jako Polska, mamy trochę mniej problemów niż Turcja. Kwestia adaptacji do zmian klimatu. Myślę, że to jest kolejny temat, w której można by było nieoczywistą może i całkiem obiecującą współpracę z Turcją nawiązać. I w odniesieniu do tych pomorskich marzeń wydaje mi się, że można by było zadać sobie takie pytanie, dlaczego to pomorskie nie mogłoby o potędze, tak jak Turcy, tak? I, I planować ten swój rozwój, co zresztą chyba doskonale robicie, tak mi się przynajmniej wydaje, jak cokolwiek z województwa pomorskiego do mnie dociera. No marzyć o potędze można, ale też z tego tureckiego przykładu można się nauczyć, żeby robić to skutecznie, tak? To znaczy, żeby znać granice między tym, co jest możliwe, a co jest niemożliwe i dowiedzieć, no, jak nie doprowadzić do sytuacji, która właśnie miałaby ten też gorzki posmak. Nie ja może zadam, go w takim razie... Pytanie. Rzeczywiście, w kontekście tego poszukiwania swojego miejsca, 360 stopni, takiego trochę obrotowego w tym, w tym nowym świecie, który się dzieli, jednak gdzieś tam na, na, na bloki, to obserwujemy. To raz, a dwa. W kontekście tego, co tutaj Pan powiedział odnośnie takiego, nie wiem, rozczarowania czy trochę pretensji, że tam po tej wizycie prezydenta Turcji w Polsce, że tak powiem, jakieś praktyczne bardziej wymiary czy, czy, czy działania wdrażające pewne, pewne plany i czy, czy współpracy nie, nie zaistniały. Chodzi mi o to, na ile Turcja rzeczywiście postrzega, patrzy też na Polskę e, jako miejsce atrakcyjne dzisiaj. E, ewentualnie, co może widzieć e, takiego w, e, w Polsce? Jasne. Bardzo dziękuję, bo przez dłuższy czas politycznie rzecz ujmując, Turcja patrzyła na Polskę jako na część. Tak, no bo Polska nie była specjalnie aktywna wobec Turcji. E, mimo tego, że szczycimy się przecież, że mamy długoletnią relację, historię długoletnich relacji to relacji dobrych, e, wręcz powiedziałbym do pewnego stopnia modelowych, jeśli chodzi o tego typu stosunki, Turcja patrzyła na Polskę jako na część no, po prostu wektor polityki europejskiej. Ale widać, powiedziałbym, w ciągu ostatniej dekady, że jednak ten fokus Turcji przestawia się na myślenie również w kategoriach Polskiego państwa, które nie tylko jest częścią tej całości, ale ma coś do zaoferowania. Tak? Turcy na przykład bardzo interesowali się różnymi projektami, które wchodziły w część tej tak zwanej inicjatywy Trójmorza. Z prostej przyczyny. No były to m.in. projekty, czym wróć miały to być również projekty infrastrukturalne. Tylko znowu tutaj. Z rozmów, jakie choćby odbywałem z Turkami, wyłaniał się jasny obraz. To znaczy, jeśli Wy nie wiecie, czym jest konkretnie ten instrument, to jak chcecie go sprzedać nam. Nie? I to był jeden podstawowy problem. Problem, który no, z perspektywy tureckiej przykłada się na szereg różnych innych rzeczy. Tak? To znaczy, nie jesteście w stanie zoperacjonalizować tego, co chcielibyście. Z nami robić. I oczywiście, jakkolwiek to może brzmieć teraz krytycznie wobec strony Polski, tak w ogóle ma nie być, tak? No bo miejmy świadomość tego, w jakich uwarunkowaniach działamy. Działamy po pierwsze w uwarunkowaniach znowu niezbyt, stabilnej, niezbyt stabilnego gospodarczo państwa. Po drugie, Unii Celnej, która jest no bardzo przestarzała i niespecjalnie odpowiada warunkom współczesnych gospodarek. Pan powiedział dużo o Turcji, ale Turcja to oczywiście też Turcy, a Turcy to nie tylko Turcja. Mam tu na myśli Turków mieszkających w Niemczech, których Pan będzie wiedział lepiej, ilu ich jest, chyba około 3 milionów. Tuż za naszą zachodnią granicą, a zatem po sąsiedzku. I chciałem zapytać w tym kontekście, jaką rolę odgrywają Turcy w polityce i w gospodarce tureckiej, ale też w inwestycyjnej, w odniesieniu do naszego państwa? Czyli jaką rolę odgrywa nasza Tam, turecka diaspora w Polsce? Tak, yy, myślę o tej, no w Polsce okej, okay, ale my, myślę o tej dużej liczbie Turków mieszkających w Niemczech i jak oni wpływają yy, na aktywność biznesową, gospodarczą yy, w odniesieniu do Polski. Bo ja tak sobie myślę, że część tych, którzy yy, są osadzeni w Niemczech, już rozwinęła swoje biznesy i chętnie Możliwe, tego nie wiem, o to pytam. Okay. Czy wchodzą na polski rynek, jaki z tego może, jaka z tego może być korzyść, albo obszar do współpracy pomiędzy Polakami i Turkami? Będę miał trudność w odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że, że mamy tutaj osoby dużo bardziej kompetentne, jeśli chodzi o konkretnie ten wycinek, więc bardzo proszę sobie tego nie brać do serca jako odpowiedzi super szacownej w ogóle, bo dlaczego by miała taka być? Natomiast po pierwsze, może spróbuję na kilku poziomach zaadresować. Po pierwsze, ten poziom taki. Europejski, tak? Europejska Turcja. No zdecydowanie diaspora odgrywa rolę agregatora, tak to chyba mogę powiedzieć, współpracy turecko-unijnej, no bo jakże miałoby być inaczej, tak? No jeśli tureccy biznesmeni, e, znaczy mamy nawiązywać współpracę z Turcją, to przez kogo? Za pośrednictwem kogo? Tak? Najłatwiej jest to zrobić przez oczywiście tureckich biznesmenów, którzy funkcjonują na rynkach europejskich. E, ale charakter pierwotny diaspory tureckiej to nie była diaspora, która byłaby diasporą przedsiębiorczą w tym sensie, że przyjeżdżali, pierwsi gastarbeiterzy przyjeżdżali do pracy po prostu w e, e, Niemczech, tak? Jak to się przekłada na Polskę? Trudno mi powiedzieć również z tego względu, że diaspora turecka w Polsce nie jest jeszcze tak liczna. E, I w zasadzie w ten sposób, e, w zasadzie nie odpowiadając w ogóle na pańskie pytanie e, i podkreślając ten element, że wierzę, że będą tutaj osoby, które... Wróć, nie wierzę. Wiem, że są na sali osoby, które lepiej znają diasporę turecką działającą w Polsce, będą w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Ja się chciałam zapytać o to, czy hmm, fakt, że Turcja jest lider światowym liderem, jeśli chodzi o pomoc humanitarną, czy to też jest element budowania tej dyplomacji 360 stopni, bo tak to sobie trochę wyobrażam. Ale wolę usłyszeć od eksperta. Nie no, absolutnie. Jest elementem, jednym, jest jednym z elementów tego, co Turcja nazywa. Em... Obrońca Ciemierzonych, tak? To jest, taka, to jest taka rola, którą Turcja odgrywa w stosunkach międzynarodowych. No ale jest to rola, która jest adresowana między innymi do państw globalnego południa i jest, rolą, jest, jest polityką wspierającą wobec tych aspiracji, żeby no, uważać się czy dążyć do tego, żeby być jednym z państw liderów w porządku międzynarodowym. Absolutnie. Wspominał pan o tym, że Turcy mają, nazwijmy to, żal, pretensje o to, że Polska po tych deklaracjach nie... Przebadała sobie tego rynku, nie angażuje się w ten rynek turecki, i czy poza przestarzałą Unią Celną widzi Pan jakieś bariery, które na to mocno wpływają, czy coś powstrzymuje polskich przedsiębiorców przed tym, żeby tą wymianę, przede wszystkim interesuje mnie wymiana handlowa, rozwijać? Dziękuję. Myślę, że czynnikiem absolutnie podstawowym wpływającym na to jest sytuacja gospodarcza w Turcji, również, tak? Związana z tym, że e, no przy tego typu inflacji trudno jest planować jakiekolwiek inwestycje, tak? Przy tego typu niestabilnej sytuacji gospodarczej, przy te, tego typu niestabilnych kursach walut trudno jest planować długofalową ekspansję gospodarczą. E, I jeśli miałbym na jakiejś podstawie ważyć próbować zważyć, co waży najbardziej, powiedziałbym, że waży to, tak? Nie lekceważyłbym absolutnie innych czynników. Tego również, że nie poszły za deklaracjami jakieś działania, no ale znowu, działania muszą mieć odpowiednie uwarunkowania. Uwarunkowania gospodarcze, uwarunkowania wiedzowe, uwarunkowania, nie wiem, kulturowe związane w ogóle z funkcjonowaniem polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, co jest tematem rzeką i chyba w zasadzie na tej sali pewnie każdy z nas miałby na ten temat swoją odrębną opinię co do zdolności czy gotowości polskich przedsiębiorców. Do inwestowania na rynkach zagranicznych. No już pomijając fakt, że oczywiście są inne priorytety, priorytety inwestycyjne, jeśli chodzi o polskich przedsiębiorców. Natomiast znowu, jeśli miałbym ważyć, to powiedziałbym, że bez wątpienia ta sytuacja gospodarcza w Turcji nie jest sytuacją sprzyjającą, wróć, nie była sytuacją sprzyjającą do inwestowania, bo też no, oczywiście w ostatnich miesiącach turecka gospodarka się nieco stabilizuje.